Pan Marek Bałata, witam bardzo serdecznie. Rozmawiamy w miejscu nietypowym, ponieważ rozmawiamy w jednym z warszawskich domów kultury. Jest na razie mały gwar, zaraz się zrobi gwar większy, bo to jest niedługo przed Pana występem. Ale tak sobie pomyślałem, to miejsce mnie natknęło do tego pierwszego pytania. Domy kultury to w tych czasach jeszcze jest, to są ważne miejsca na polskiej mapie kulturalnej, czy one są coraz mniej ważne, jak się Panu wydaje? No powinny być ważne, no bo inaczej, jakby to powiedzieć, w związku z moim, w niektórych miejscach siwym włosem, dzieciaki spędzałyby większość czasu w knajpach. Dom kultury to jest takie miejsce, które pozwala wyalienować się z rzeczywistości, która może nas zaprowadzić, no bardzo przepraszam, na manowce. Jest bardzo dynamiczna, pełna rzeczy, które niekoniecznie przez nas na w pierwszym zderzeniu są istotne i potrzebne, a mogą spowodować pewne zamieszanie. Jeśli chodzi o rozwój, jesteśmy narażeni na ciągłe ataki medialne rzeczy superkomercyjnych, które są niezwykle syntetyczne i stawiają na widoczny medialny efekt i bardzo duże zyski finansowe. W związku z tym trudno je nazwać w pełni kulturalnymi. Jeśli powiem o Domu Kultury, że jest jakąś oazą wyciszenia i penetrowania tej sfery, gdzie niekoniecznie kasa musi się zwrócić, no to mogę powiedzieć, że są potrzebne, a w moim Krakowie na przykład wiele tych domów kultury się likwiduje. No jest to związane oczywiście z powrotem dawnych właścicieli, różnymi tymi innymi historiami, które są jakby ciągle nierozwiązane, prawda? One były chyba ważnymi miejscami w momencie, kiedy Pan zaczynał swoją przygodę ze śpiewaniem. Powiem krótko, że jak grałem na gitarze, to proszę sobie wyobrazić, że miałem kabel, który niechlubnie został załatwiony, bo przecież nie kupowało się, nie było w sklepie dostępu do wszystkiego, więc kolega mój załatwił mi kabel do gitary. Nie mylić oczywiście z IPN-em, więc dostałem ten kabel. Zostały zamontowane dwa jacki z takiej rozdzielni telefonicznej, a gitarę pożyczyłem z Domu Kultury w Dworku Białoporodnickim, czyli Dom Kultury Dworek Białoporodnicki w Krakowie. Ta gitara znalazła się tam dzięki uprzejmości Antka Krupy, redaktora Antka Krupy z Radia Kraków, który tę gitarę zostawił. To była amerykańska, bardzo dobra gitara. Dookoła w sklepach można było kupić gitary nie do końca doskonałe. Trafiały się oczywiście wspaniałe egzemplarze, ale to nie były bardzo dobre instrumenty. Więc można powiedzieć, że tam znalazłem instrument, miejsce do ćwiczenia. Z moimi przyjaciółmi dżemowaliśmy co tydzień. Tam śpiewałem Stevie Wondera i standardy jazzowe, Niemena i różne inne wspaniałe pieśni. Na miejscu było wspaniałe wyposażenie. Organy Yamaha, które przypominały organy Hammonda, fortepian Fendera, wzmacniacze, bębny i tam graliśmy. To było coś niesamowitego. Po 9 godzin dziennie często. Najogólniej można Pana scharakteryzować jako muzyk, ale ja chciałbym się dowiedzieć, która ze specyfikacji muzycznych jest Panu bliższa. Wokalista jazzowy, wokalista gospel, gitarzysta. Ja myślę, gdzie jest Marek Bałata dzisiaj? No, to bardzo słuszne pytanie. Skoro powstaje problem do takiego rozgraniczenia i określenia, to znaczy, że narobiłem troszeczkę bigosu. No, można powiedzieć, że nie do końca zgłębiając tajniki wiedzy muzycznej, nie mogłem być dyrygentem albo kompozytorem, który dzierżyłby w dłoni wszystko, łącznie z wysokim honorarium. Żartowałem. No, w każdym razie został mi ten wokal, który jako instrument organiczny po prostu najbardziej bezpośrednio może sprzedać to, co możemy mieć do powiedzenia. To, co dyktuje nam intuicja i to, co zdobywamy poprzez ciężką pracę. Równolegle pracuję nad gitarą, która oczywiście zawiera 6 strun, więc jest troszeczkę więcej problemu. Nad Gretschem. Nad Gretschem? Nie, to jest Gibson. Gibson, ale okej. Okay. Jest podobny do Gretscha, tak? Ale na delfinach, żartuję, na delfilach się zaczynało po prostu bardzo wysoko struny. Ciężko tam można było na tej gitarze zagrać. W każdym razie wokal jako instrument organiczny, instrument niewidoczny, a pobudzany impulsem wewnętrznym, bo wewnętrznie słyszymy i poprzez ten dziwny, metafizyczny, a zarazem jakiś nerwowy impuls,
atakujemy po prostu powietrzem napięte struny, dwa jakby ścięgna, czy też można powiedzieć włókna, które się zwierają i tworzą jedną strunę. I one akurat brzmią na tej, a nie na innej wysokości. To jest niesamowity fenomen, instrument nietemperowany, którego nie widać. No bo o ile gramy na skrzypcach i można tam, prawda, przyzwyczaić się, że tam 2 cm od główki to będzie to na pewno C, prawda, na strunie A. No, to jest bardzo trudne. Wokal, instrument organiczny, realizuje moje marzenia, to co nie mogę zrobić w innej sferze, załatwiam tym instrumentem, a więc nie śpiewam tylko piosenek, które zawierają słowa, ale śpiewam również partie instrumentalne, nadając wokalowi funkcję bardziej abstrakcyjną, wyabstrahowaną, mniej werbalną. Teraz będziemy rozmawiali językiem małych ojczyzn. Muszę zapytać o Kraków w kontekście następującym. Pan z urodzenia nie jest Krakusem, z pochodzenia i z wychowania też pan nie jest Krakusem, ale ja zawsze byłem przeciwny pewnej teorii, która mówiła o tym, że artyści z Krakowa to są artyści, którzy jakby sami z siebie tworzą taki zamknięty, bardzo hermetyczny krąg, nie wpuszczając właściwie, nie asymilując nikogo z zewnątrz, bo tak jest lepiej. Nie sądzę, żeby to była prawda. Pan się chyba też z tym nie zgodzi. Myślę, że nie. Oczywiście mogę powiedzieć w ogóle, że istnieje coś takiego jak pewna konserwatywna czapa, która zamyka w pewnych sferach Kraków. No jest to związane z historią. A czasy bardzo ciężkie, aneksji, zaborów, wojen, jakoś ten Kraków oszczędzały. Można było przetrwać, a żeby można było przetrwać, trzeba było iść, ja nie mówię w swoim imieniu, tak postrzegam tę historię, na pewne ustępstwa, prawda, kompromisy, które odłożyły się na współczesne czasy pewną kontynuacją, gdzie trudniej jest coś zrobić, a zarazem wszystkie te rzeczy pozytywne, które w związku z tym pozostały, no dają nam nieprawdopodobne dziedzictwo. No nic, coś dziwnego, że akurat w tym miejscu powstają wspaniałe rzeczy, że tam uzewnętrzniają się osobowości niesamowite, które promieniują po prostu czymś niepowtarzalnym, czymś niezależnym. I ja znalazłem się w tym środowisku, urodziłem się w Rzeszowie przez chwilę, czyli zakrzyczałem w Rzeszowie. Później wychowywałem się w stolicy piłkarstwa polskiego, które... W latach 70. No, które to finansowało domy kultury. No, dwa baseny, w których można było odkryty i kryty, prawda, schować się. I Stal Mielec. No i Stal Mielec. No, no, ja nie mogłem oczywiście kopać piłki, ale pamiętam, że w sali gimnastycznej uderzali mocno moi koledzy piłą do kosza albo grając w siatkówkę. No ja wtedy po jednej stronie tej sali gimnastycznej w kącie przy koźle tłukłem się, udając, jakby imitując perkusję, śpiewając Niemena. Po drugiej stronie mój kolega, skrzyżowanie filozofa, poety, artysty multimedialnego, również coś tam robił. I wtedy moi koledzy podczas tłuczenia się krzyczeli: ciszej! No, w każdym razie z tą tęsknotą, aby te próby nabrały jakiegoś realnego kształtu, znalazłem się w Krakowie. I Kraków dał mi nieprawdopodobne szczęście. Akademia Sztuk Pięknych, w której się znalazłem, pozwoliła mi na nieprawdopodobne otwarcie się na siebie w kontekście tego, co tam zobaczyłem. Pamiętam, że jak kiedyś przyjechałem z pierwszym obrazem olejnym, żeby usłyszeć opinię wybitnego artysty, poszedłem do kilku galerii. Tam oprócz oczywiście zapamiętanego zapachu farby olejnej z mojej pracowni, poczułem ten krakowski, specyficzny zapach po prostu. I on później rozprzestrzenił się na wiele moich relacji. Wie pan, co powiedział Jan Nowicki, kiedy go zapytałem o czasy Piwnicy pod Baranami, tego rozkwitu niesłychanego artystycznego tego miejsca? Powiedział jedno zdanie, które bardzo mocno mi zostało w pamięci. Że tamte czasy i tamten Kraków różnią się tym od tych czasów i tej Warszawy, tego Krakowa, tego Wrocławia, że wtedy artyści jeździli syrenkami, ale mieli w głowach Mercedesy. Dzisiaj jest odwrotnie. Czyli jeżdżą Mercedesami, ale mentalnie są na poziomie syrenek. Zgadza się pan z tym? No jest coś takiego i proszę sobie wyobrazić, że to świetne
słowa, bo przypadkowo oczywiście patrząc na ekran telewizora zobaczyłem audycję, czy też może relację z zebrania szanownego gremium we Wrocławiu decydującego o piosence aktorskiej, czy rzeczywiście całe, jakby powiedzieć, biuro jury i dyrekcje i tak dalej. Zastanawiali się nad formułą. Ja sobie przypomniałem, no jak to jest, że nagle jest pragnienie, żeby no wreszcie rozluźnić no troszkę więcej tego plastiku, prawda, tworzywa. To są moje słowa. Dla ludzi, tak? Troszeczkę więcej, prawda, tego... Dla mas. Tego, prawda, dla mas, tego, tak? Tej wytłoczki. A wtedy handmade wszystko było. Wychodził facet, czy piękna pani, w wyciągniętym czarnym swetrze, a ze środka, z duszy wychodziły kwiaty po prostu, niesamowite niebo. I ziemia była również. Ewa Demarczyk, w tej chwili Ewa Demarczyk się, wychodziła ubrana na czarno, a śpiewała wszystkimi kolorami, prawda, świata, tak? No w tej chwili wszyscy chcą, żeby no nie było wtedy opakowania, była dusza, treść. Była jakaś treść i nieprawdopodobna osobowość. Jakaś podana rzeczywistość oczywiście przetworzona przez artystów, czyli sztuka. W tej chwili przejawem sztuki stają się samplery. Oczywiście mój przypis, czyli moduły stworzone przez kogoś do ponownego użycia. Prawda? Gotowce tak zwane, gotowce, tak? Gotowce. I dlatego tak trudno nam jest odnaleźć to, co było kiedyś. Wszyscy są zagubieni. Dlaczego? Ponieważ troszeczkę za bardzo rzucają się na tę powłokę, która stała się dostępna poprzez środki, które są, wszystko można zrobić. Czyli zaczynamy od skorupki, a jajka ciągle brak. Tak. Proszę mi powiedzieć o jednej rzeczy, bo mówi się o tym, że o ile w latach 60., w latach 70. już docierała do nas, oczywiście nie na wielką skalę, docierała do nas muzyka ważnych zespołów. Dla niektórych ważny był The Rolling Stones, dla innych Led Zeppelin, dla niektórych był ważny James Brown, dla innych był Miles Davis najważniejszy. Ale dla polskiego artysty, każdego polskiego artysty muzyka wtedy najważniejszy zawsze był Niemen. Dla pana też? No, ciary przeszły mnie w tej chwili. Czekałem i zastanawiałem się, co pan powie. Tak, tak, to był ten artysta, z którym ja jakby rozwijałem się jako mężczyzna, jako jakaś tam osobowość, jako artysta. Czy to był pierwszy nasz reprezentant wokalistyki, który umiał zaśpiewać wszystko? On miał czarne gardło tak naprawdę. Tak, ale dla mnie to jakby nie miało znaczenia. Chodzi o to, że z tego wszystkiego, co mnie otaczało, co było bardzo równie wartościowe, ponieważ zawierało przepiękne teksty, bardzo natchnioną muzykę, no, czyli po prostu świetne kompozycje. No i prawdziwe wykonania. To nie były mizdrzenia się, tylko można powiedzieć, że tak jak ten człowiek podaj cegłę wierzył w to, że ustawi mur. Nie wiedział oczywiście, że ten mur zamknie go niestety na jakiś czas tragicznie. Tak i artyści wierzyli w to. A więc myślę, że to był element prawdy niesamowity. A Niemen, tak jak powiedziałem, wtedy, kiedy ćwiczyłem w tej sali gimnastycznej, to właśnie było jednego serca, prawda? Jako dzieciak nie miałem tego głosu kształtowanego i tak dojrzałego, więc wiadomo, że to było śmieszne. Ale kiedy Niemen zdobywał, to było coś niesamowitego. Kiedy Niemen zdobywał Polskę z Dziwny jest ten świat w 67 roku, pan miał wtedy lat 12? Dokładnie tak. Pamięta pan ten wykon? Absolutnie, no to było coś niesamowitego. Taki krzyk wewnętrzny i Niemen zawsze będzie mi się kojarzył nie tylko z jakby manifestem swojego ja, ale z taką wielką sprawą, która mówi tak: chcesz się nauczyć śpiewać, no to słuchaj tych, którzy robią to najlepiej. A więc Niemen to było wyzwanie z punktu widzenia wokalistyki, wykonania. Niemen to była również postawa twórcza, artystyczna. Dlaczego on brał takie, a nie inne materiały? Dlaczego komponował lub prosił innych wybitnych muzyków do tego, żeby skomponowali melodię do tych, a nie innych tekstów? Dlaczego stworzył taki, a nie inny świat swojej kreacji? Dlaczego zbudował taką wieżę albo piramidę?
to było dla mnie coś niesamowitego. To był dla mnie taki Norwid. Jakby Norwid, którym się interesowałem w technikum mechanicznym. Którego zresztą Niemen wziął na warsztat. No więc to było coś takiego. A więc wiadomo, że postać dyskusyjna, bo z jednej strony Pod papugami, prawda? Piosenka, która zdominowała jakby wszystkie sceny. Od wielkich scen koncertowych poprzez weselne sale. I dancingowe. No, Pod papugami, po Babcie w ciuciu babkę. Tę piosenkę kochają wszyscy. Tak. Ale oprócz tego coś, co nie będzie oczywiście brane przez chałturników bez urazy, wspaniale przecież grających, no, tworzył również rzeczy, które nigdy nie będą ruszane. Wielki artysta.